To była Mercy Gray. Jak ja ją bardzo lubię, jest 8:41. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a gościem telefonicznym Poranka jest pani Monika Wojna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Moniko, jak wygląda sytuacja w tej chwili we Włoszech? Jak te obostrzenia, które zostały ograniczone w ten sposób, że mogą Państwo pójść do restauracji, zjeść obiad obsługiwani przez kelnera, przywitali Włosi? No, na pewno jest to bardzo duża zmiana, pozytywna zmiana, że przynajmniej można pójść na obiad do restauracji, ale tylko i wyłącznie na obiad, ponieważ po godzinie 18 zarówno kawiarnie, jak i restauracje są zamykane. W niedzielę była, bo w ogóle wczoraj była bardzo ładna pogoda w Rzymie. Także większość Rzymianów w weekend się udało na świeże powietrze i również do restauracji, kawiarni, także były one bardzo zatłoczone, ale nadal mamy tutaj godzinę policyjną od 22 do 5 rano. Można się tylko przemieszczać w celach służbowych albo zdrowotnych. Muszą to być uzasadnione przyczyny. I w tym momencie Rzym jest żółtą strefą, to znaczy jest mało, mamy tutaj mało ograniczeń, ale nadal można się trzeba używać tych ochronnych maseczek, dystans pomiędzy osobami przynajmniej 1 metr i wchodząc do galerii handlowych czy do niektórych sklepów jest mierzona, sprawdzana temperatura ciała. Stoi odpowiednia osoba, która właśnie się zajmuje tylko wyłącznie pomiarem temperatury osób wchodzących, szczególnie właśnie do restauracji czy galerii handlowych. A w ogóle galerie handlowe są pozamykane w weekendy, są otwarte tylko od poniedziałku do piątku i to w całych Włoszech i w Rzymie nadal, pomimo że jest żółtą strefą. To jak w tej sytuacji? Także jest lepiej, ale jeszcze nie widać żebyśmy wrócili do normalnego życia. Bardzo dużo brakuje, żeby powrócić właśnie do normalnego życia, tak jak było przed epidemią. Jeżeli chodzi o szkoły, no ja mam córkę, która ma 14 lat, także chodzi do pierwszej klasy liceum. Tydzień się uczy w szkole, normalnie uczęszcza na lekcje do liceum. Natomiast następny tydzień zdalne uczenie z domu, także też jest to dosyć skomplikowane, jeżeli chodzi o zarówno odrabianie lekcji, wiadomo, że lekcje zdalne to nie to samo co lekcje w auli w szkole. No i kontakt też z rówieśnikami jest niestety bardzo utrudniony. Ograniczony. A proszę mi powiedzieć, jak się ma w tej sytuacji włoskie Dolce Vita i jak Państwo komentują te tłumy, które pojawiły się na przykład na ulicach Bergamo, które miały weekend przed sobą? Czy Włosi już tęsknią do po prostu tak bardzo do normalności, że nawet ta pandemia i ten straszny wirus nie jest w stanie ich zatrzymać? Znaczy, wydaje mi się, że ta Dolce Vita to raczej ludzie chyba już zapomnieli o Dolce Vita, normalnym życiu, tak jak było to kiedyś, na początku zeszłego roku i przed całą tą epidemią. Na pewno najbardziej brakuje jakiegoś normalnego życia młodzieży. Poza tym też jest bardzo duży kryzys ekonomiczny. Bardzo dużo osób straciło pracę, pozamykały sklepy, restauracje. Według tutaj informacji podawanych w wiadomościach włoskich około 60, nawet 70% sklepów i restauracji w ogóle zbankrutowały. Także sytuacja jest trudna.
bardzo trudna. Większość osób pracuje z domu, zdalnie. Wszystkie biurowe prace są wykonywane w formie smart working. Biura są pozamykane i no, większość osób zostało też zwolnionych. Jedynie takie niektóre osoby niezbędne zostały, a tak jak właśnie wspominałam, większość takich działalności gospodarczych zostało w ogóle zamkniętych, zlikwidowanych. Także sądzę, że większość ludzi nie myśli o Dolce Vita. Tylko myśli o tym, jak przeżyć. Mają teraz poważniejsze problemy. A jak w Pani pracy sytuacja wygląda? Czy coś się poprawiło, pogorszyło? Czy daje Pani sobie radę? No ja na szczęście sobie daję radę, dlatego że pracuję z domu, smart working. Moje biuro jest zamknięte od marca zeszłego roku, ale wszyscy koledzy pracują zdalnie. Ja się zajmuję, moja firma jest międzynarodową firmą, zajmujemy się pomocą drogową dla samochodów dostawczych ciężarowych Iveco, także organizujemy pomoc drogową na całą Europę, zarówno na Polskę i nadal pracujemy, mamy bardzo dużo zgłoszeń awarii, bardzo dużo pracy, także radzimy sobie bardzo dobrze. Na szczęście. Czy Państwo mają śnieg, bo w Warszawie właśnie za oknem pruszy, Białystok zasypany? Jest bardzo ładna pogoda, słonecznie, znaczy dzisiaj troszeczkę pochmurno, ale temperatura na plusie około 12-13 stopni. Jest ciepło i bardzo rzadko się zdarza, żeby śnieg padał w Rzymie, ale na północnych Włoszech tak, na przykład Umbria, Toskana czy w regionach Lombardii w zimę jest troszeczkę inna temperatura, jest znacznie zimniej i zdarzają się też opady śniegu. W Rzymie natomiast nie. Wiosna ostatni raz śnieg padał w styczniu 2012 roku i te opady to trwały było dwa dni i cały Rzym był zablokowany. No właśnie, a my tutaj mamy trzaskający mróz i zadymkę śnieżną za oknem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Monika Wojna była gościem Poranka w Net.